Bardzo dobry wieczór. Mateusz Pospieszalski. Karim Martusewicz. Michał Bryndal. Wojtek Wagrewski. Dzięki.
Robi się ciemno, jakby padać miał deszcz. Robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodzi, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaknie i zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Czytam notatkę o jednym koledze i zastanawiam się, co mu się stało. A na ulicy drą się alarmy, hałasu widać było za mało. Dzieciaków ciągle przybywa, coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Wczoraj się czułem nieco luźniej i bardziej spolegliwie, a dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy.
Bardzo Państwa łaskawe. Chciałem powiedzieć, że w pieśni, którą w tej chwili Państwo usłyszą, wystąpi paru przyjaciół, przede wszystkim pan Piotr Kołody. Lublin zanim szaleje. Ale będą też goście nadzwyczajni. Udało nam się ich zaprosić na ten jeden, jedyny koncert. Człowiek, który jest największym pieśniarzem na kuli ziemskiej w tej chwili, pan Alim Kwasimow i jego córka przyjechali prosto z Baku. I kiedy...
obcowanie na jednej scenie z ludźmi genialnymi jest czymś kompletnie niepowtarzalnym. Mam nadzieję, że Państwo to też poczują, że poczucie się Państwo lepszymi, wyższymi, piękniejszymi, chociaż i tak jesteście w porządku. Tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielkim dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Sprawił to ból. Jakiś sprawił to ból. Synowie, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Balanı çok sever, anadan
Jeszcze wrócę.
środku sceny tkwi. A z nim sporawy tłumek dusz. Wieczór się nie klei. Dawno przestał kleić już. Gotowi rozstać się na dobre i na złe, a on noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. A zabierze go ten, co daleko go zabrać miał. Yeah.
Fargana i Alim Qasimov. Natalka. Tylko to.
gdzieś tam się waży. Los niezwykle ważnych dygnitarzy siedzę w wannie. Sufit tak biały, w swej białości niemal doskonały. I choć trochę brakuje przestrzeni, to te chwile spokoju trudno przecenić. Siedzę w wannie. Siedzę w wannie. Myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć. Choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. I myślę o tym, co powiedział pewien malarz, że to największy cud i trudno większy znaleźć. Choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się
urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co niepozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby. Bardzo dzięki. To był zespół WW z fantastycznymi przyjaciółmi, którzy gdzieś się tam już pochowali. Pani Natalia Przybysz, pan Alim i Fargana Kwasimow, pan Piotr Hołody, Bryndal Martusewicz, Mateo i ja. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.